Cześć, jeśli oglądasz to wideo, to pewnie zastanawiasz się właśnie nad zakupem kursu u Marka Jankowskiego, kursu Podcast Pro i zastanawiasz się nad nagraniem swojego własnego podcastu. Dlatego nagrywam tą wiadomość dla Ciebie, bo ja jestem kursantką, absolwentką kursu Podcast Pro u Marka. I na szczęście mogę się pochwalić już tym, że w przyszłym tygodniu wychodzi 34. odcinek mojego podcastu, podcastu Business Ninja. I to jest właśnie rezultat tego, że jednak zdecydowałam się mimo różnych wątpliwości w tym czasie na kurs i na to, żeby zacząć z własnym podcastem. I dlaczego chciałabym Cię do tego namówić? Bo uważam, że dla mnie to była jedna z najlepszych inwestycji. Ja, w moim przypadku, akurat podcast jest związany z prowadzeniem mojego biznesu, ale u Ciebie oczywiście nie musi być tak, bo jak zbierz od Marka podcasty, mamy już na różne tematy, to może być super hobby. Ale ja w każdym razie bardzo się cieszę, że mogę nazwać się już teraz podcasterką. Mówię to z dumą. I, yy, I właśnie nagrywałam w tym tygodniu 34 odcinek, i to był właśnie odcinek, gdzie robiłam wywiad z Markiem. I muszę ci powiedzieć, kiedy kupowałam ten kurs, absolutnie nie myślałam, że będę za. Jakiś czas tutaj, gdzie jestem teraz, gdzie robię świetne, świetne wywiady to niech ocenią inni oczywiście, ale dla mnie fajne takie rozmowy z gośćmi. Nagrywam też podcasty, odcinki też solo. I w zasadzie robię już to teraz tak, no prawie z automatu. Nie ma tam za dużo poprawek. Idzie mi to dosyć dobrze. Na pewno nie jest to podcast no, takiej jakości jak, jak robi to Marek, ale na potrzeby moich słuchaczek, moich klientek wiem, że to jest coś, co im daje wartość, a przy okazji, mi dużą przyjemność. I dlaczego namawiam Cię do kursu? Bo niezależnie od tego, czy jesteś w sytuacji takiej, jak ja byłam, gdzie jeszcze w zasadzie nie wiedziałam, wiedziałam, że bardzo lubię podcasty, wiedziałam, że lubię ten format i chciałabym nagrywać podcast. Natomiast, kiedy kupowałam kurs, nie wiedziałam, o czym ma być ten podcast, jaka będzie dokładnie tematyka i absolutnie nie wiedziałam, jak się do tego zabrać. Przerażały mnie po prostu technikalia dotyczące nagrywania podcastu. Natomiast, jeżeli. Zastanawiasz się i masz możliwe, możliwie takie też wątpliwości, to, to naprawdę kurs to jest coś, co właśnie je rozwieje. Bo to, co mi się bardzo podobało w samym kursie Podcast Pro, to, że Marek prowadzi cię niemal za rękę i jest to podejście takie bardzo kompleksowe od A do Z. Czyli z jednej strony jest cały moduł poświęcony temu jak wybrać temat na podcast, jak wybrać tematy poszczególnych odcinków, jak tematykę dobrać, żeby nie była ani roz, za szeroka, ani za wąska. Więc dużo przykładów, więc to mi pomogło w ogóle ustalić, jaki ten podcast, na jaki temat u mnie ma być, więc to, to był świetny moduł sam w sobie. Ale też są moduły poświęcone całym technikaliom i tak o sprzęcie, różne możliwości, konkretne przykłady, gdzie go można kupić, za ile, jaki mikrofon, jakie słuchawki, co jest ważne, co nie ma znaczenia. Na temat edycji podcastu, jak krok po kroku, tak, jak nagrywać. Potem, jak edytować, jak łączyć ciężki ze sobą, jak je przepuszczać przez jakieś tam odszumienia i tak dalej. Więc cały moduł, krok po kroku, jak to robić. Dla mnie to było tak: ok, to teraz wiem faktycznie, jak to działa. Ja zdecydowałam, że nie będę tego robić sama, że to zlecę, ale przez to, że przeszłam ten, ten kurs, mogłam przyuczyć po prostu, przeszkolić moją asystentkę wirtualną i ona w sumie cały czas już to robi na podstawie i to też stało się na podstawie kursu Marka. Więc to było dla mnie idealne rozwiązanie. Natomiast, jeżeli chcesz robić to sam, sama, to. To też jest to możliwe, bo faktycznie to jest wytłumaczone tak krok po kroku, bardzo zrozumiałym językiem, bardzo prosto, więc można to wszystko zrobić też samemu. No i, i w sumie w ten sposób masz wszystkie te narzędzia, ale masz też określone od początku, jeżeli przechodzisz przez ten proces, jakie chcesz tematy, jak zacząć jakim sprzętem, jak to zrobić i jak to potem jeszcze dystrybuować. Ten podcast, żeby znalazł się na wszystkich platformach, aplikacjach ważniejszych, co też jak już przejdziesz to raz, to to jest bardzo proste. I jeszcze jak podcast promować, no bo nie zapomnijmy o tym, że chcemy jeszcze mieć słuchaczy. Takim fajnym dodatkiem jeszcze w tym, pod, w tym kursie był, było ćwiczenie głosu. Dla mnie na przykład to była duża sprawa, bo uważałam od zawsze, że mam beznadziejny głos, nie, bardzo nie lubię się słuchać. W tej chwili już się trochę przyzwyczaiłam, bo musiałam swoich podcastów też posłuchać, żeby usłyszeć, co muszę w nich poprawić. I no, i więc już teraz jakoś przeszłam tą barierę, ale na początku uważam, że no mam beznadziejny głos, że naprawdę nie mogę nagrywać. I, I kto to będzie słuchał, w ogóle ten, ten mój głos jest straszny. No, ale jakoś pokonałam tą barierę, ale też pomogło mi to, że w kursie Marka były konkretnie ćwiczenia głosu i ćwiczenia oddechu, które właśnie pomagają ci um, nagrywać. No, trochę lepszym głosem niż może, jeżeli ten głos jest zupełnie niewyćwiczony. Poza tym jest dużo wskazówek, na przykład to, że właśnie trzeba stanąć przed mikrofonem, że to jest lepsze niż siedzenie, bo wtedy masz możliwość lepszego oddechu. Także to tak pokrótce, najważniejszy dla mnie rezultat to jest to, że nagrywam ten podcast, że nagrywam go regularnie. U mnie odcinki się pojawiają co dwa tygodnie, a czasami co tydzień od początku tego się trzymam. To jak tłumaczy Marek, to już wiesz na pewno z jego podcastu, że mówi takim bardzo jasnym, zrozumiałym językiem, i to też masz w tym kursie. No i. Y jeszcze to, o może co nie jest oczywiste, ale co jest naprawdę bardzo fajną dodatkową wartością, to jest grupa ludzi, która się zbiera w, przy tym kursie jako grupa na Facebooku. Ja dzięki temu nawiązałam nowe przyjaźnie, także poznałam się z kilkoma osobami osobiście. Jest tam bardzo dużo fajnych osób z bardzo różnych specjalizacji. No tacy fajni, ambitni specjaliści. Ja czuję się w, w, tych, w tej grupie podcasterów bardzo dobrze, także. Samo to nawiązanie kontaktów z takimi fajnymi osobami jest idealne i tam też na grupie można zadać pytania. Ktoś cię męczy, czy wypuszczasz ten pierwszy odcinek, czy wypuszczasz jakiś test, żeby ktoś posłuchał i ludzie naprawdę chętnie to robią wzajemnie dla siebie, co jest no, fantastyczną pomocą, bo dostajesz taki feedback od innych osób, które też się uczą, i w związku z tym nie ma jakiegoś takiego. Myślenia, że okej, okay, jak mnie ocenią, wszyscy się uczymy, także bardzo fajnie to działa w tej grupie. Także jeszcze raz Cię zachęcam, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, po prostu zrób to. Jeżeli absolutnie nie masz czasu i wiesz, że nie będziesz mogła, mógł poświęcić czasu na Kurs i w ogóle na przerobienie kursu, no to pewnie nie kupowałabym dla samego kupowania, tak? Ale jeżeli chcesz to zrobić, jesteś przekonana, że podcast to, to też, tak jak dla mnie, była to taka fajna forma do odbierania, więc dlatego stwierdziłam, że chyba spróbuję po prostu również dla moich klientów, dla, moich, dla mojej społeczności to robić, bo uważam, że to jest forma z przyszłością, bezekranowa. Więc zachęcam Cię do tego, żeby spróbować po prostu i nie bać się na pewno w czasie kursu, jeżeli masz takie wątpliwości, wymyślisz temat, ten pomysł Ci się skrystalizuje i po prostu przejdziesz do działania. Życzę ci, życzę Ci w tym bardzo dużo powodzenia i mam nadzieję, że zobaczymy się w grupie, bo ja też tam jestem. Cześć, pozdrawiam, pa!